Seria tegorocznych porażek wizerunkowych Malika Montany zaczęła się od premiery albumu Adwokat Diabła 10 marca. Piosenki składające się na ten album były w porządku i nikt tu nie przyczepił się ani do ich słów, ani do warstwy muzycznej. Niestety nie można było powiedzieć tego samego o zawartości premium boxa. W zestawie za 450 zł, który trzeba było kupić w ciemno, w przedsprzedaży znalazły się dwie płyty, kadzidełko, lampka, Świeczka, płaszcz przeciwdeszczowy z czarnej folii, kupon na losowanie zegarka i zaproszenie na spotkanie dla fanów. Ponieważ ludzie spodziewali się lepszej zawartości, wykupili cały nakład tych zestawów przed premierą albumu. Gdy już dostali swoje przesyłki, mieli poczucie straconych pieniędzy i pisali w social mediach komentarze, że zawartość boxa była z AliExpressu. W dodatku foliowy płaszcz kojarzył się z plandeką od Żuka. Jak głosy niezadowolenia dotarły już do Malika, to jego pierwszą odpowiedzią było, że to jego produkt i może go wyceniać tak jak chce, a nawet sprzedawać samą płytę za 1000 złotych. No i owszem, kapitalizm działa tak, że możemy dowolnie wyceniać tworzone przez siebie produkty i usługi, ale jeśli będą one za drogie, to oczywistym tego skutkiem będą negatywne opinie i spadek sprzedaży. W końcu, gdy Malik sam zobaczył zawartość boksa, przyznał, że zaufał niemieckiej firmie, która miała przygotować fajną zawartość, lecz sobie nie poradziła. Sam wskazał tylko rodzaj przedmiotów, jakie mają tam być, i nie wiedział, że będą one tak słabej jakości. Zapewnił też, że były wyprodukowane w Polsce lub Niemczech, a nie zostały kupione na AliExpressie. Niezadowoleni klienci dostali możliwość zwrotu paczki, a dla tych, którzy postanowili ją sobie zostawić, Manik zapewnił lepsze spotkanie z fanami w terminie przesuniętym z marca na kwiecień. Niestety o przesunięciu terminu poinformował na tyle krótko przed pierwszym spotkaniem, że ktoś mógł już mieć zapłacony przejazd lub Norzec. Gdy problem z priorytetem albumu został już zażegnany, nie minęło dużo czasu, aż Malik postanowił wejść na ladę w McDonald's. Oczywiście nagranie z tego wyczynu opublikował na TikToku, bo w przeciwnym razie, jaki byłby sens odwalać tak głupią akcję. Jeśli Malik przyjął zasadę nieważne co o mnie mówią, ważne, żeby było głośno, to tutaj zdecydowanie mu wyszło. Video ma 3 miliony viewsów na TikToku i masę negatywnych komentarzy. Malik dodatkowo podkręcił te komentarze, odpowiadając, że może tańczyć na ladzie, bo ma pieniądze. Taniec na ladzie był dokładnie w miejscu, gdzie pracownicy kładą tacki z jedzeniem, ale według Malika nikomu nie powinno przeszkadzać, że na ladzie zostanie kurz z ulicy bo to były trampki Chanel. Pracownicy patrzyli na to z daleka, potem powoli ruszyli w jego stronę. Nie wyglądali na zaskoczonych. Według mnie ta akcja mogła być wyreżyserowana. Malik może mieć w tym lokalu jakiegoś znajomego, który zgodził się, aby ta lada była przez chwilę planem filmowym. Twórcy komentarzy w większości uważają, że wszedł tam na spontanie i zmęczeni pracownicy McDonald'sa musieli po nim myć ladę. Jak było naprawdę? To wie tylko Malik i jego współpracownicy. Oprócz komentarzy na TikToku, niekulturalne zachowanie rapera spotkało się także z niekulturalnym odpowiedzią w prawdziwym życiu. Dwoje chłopaków kupiło bilety na jego koncert i zajęło miejsca w pierwszym rzędzie tylko po to, aby go opluć. Ponieważ podłoga sceny była ponad metr wyżej niż podłoga widowni, to ślina doleciała tylko na podłogę sceny. Żadnemu z chłopaków nie udało się skutecznie opluć Malika, mimo tego, że był naprawdę blisko widowni. Przeciętny człowiek nie jest w stanie pluć z taką siłą, choć może, gdyby wcześniej znali wysokość sceny i trochę poćwiczyli oraz dobrali jakiś odpowiedni kąt plucia, to udałoby się im dosięgnąć butów. Jeden z chłopaków nagrał moment opluwania, a zaraz po tym podał telefon Malikowi, aby nagrał im ujęcie ze sceny. Malik nie zauważył, co wcześniej się działo, więc wziął ten telefon. Aby nieskuteczna próba oplucia dała jakikolwiek efekt, chłopacy wrzucili nagranie z tej akcji na TikToka. Gdyby tego nie zrobili, to pieniądze wydane na bilety na koncert byłyby zmarnowane, bo Malik w ogóle nie odczułby ich złości. Jak już mówiłem, obie próby oplucia były na tyle nieskuteczne, że Malik nawet ich nie zauważył. Co do publikacji tego filmiku, często są opinie, że nie powinni tego robić, to wtedy nie ponieśliby żadnych konsekwencji. Owszem, ale im chodziło o wzbudzenie gniewu Malika i to udało im się świetnie, bo filmik dość szybko do niego dotarł. Gdy go zobaczył, postanowił się zemścić. Udostępnił adres zamieszkania chłopaka, który wrzucił filmik i wymusił od niego nagranie przeprosin, podczas których miał opróć lustro. No i te przeprosiny zostały niedługo później nagrane, najpewniej pod strachem. Rozwiązując sprawę nieudolnego opłucia w ten sposób, malik nic nie zyskał, tylko przyciągnął uwagę wszystkich twórców komentery. Dosłownie na wszystkich popularnych kanałach komentery był ten temat, ale często był przedstawiany tylko jako jeden z wielu newsów i wątpię, żeby. Takie newsy jakkolwiek odczuwalnie obniżyły statystyki jego muzyki albo jego przychody. Mimo to Malik postanowił odpowiedzieć im w iście gangsterskim stylu. Na swoim najwie obiecał, że będzie ich dojeżdżać. Wiecie o tym, że będę do was dojeżdżać. I to mówię. E, I to wam mówię wprost, do tych youtuberów tak samo twierdził, że to oni napędzają cały hejt na niego, są przyczyną wszelkich jego problemów i że obrażają go za jego pochodzenie i wiarę. I osoby, które w jakikolwiek sposób ubliżają jakieś moje pochodzenie, wiarę itd. Ja po obejrzeniu wszystkich tych filmików newsowych wciąż nie znałem ani jego pochodzenia, ani wyznania. Potem z ciekawości sprawdziłem na Wikipedii i nie zgadłbym ani jednego, ani drugiego po samych tych filmikach. Jeśli już istnieje jakiś ukryty powód, dlaczego twórcy komentarzy o nim mówią, to jest to jego uczestnictwo w Hailik. Malik nie ma żadnych udziałów w High League, nie jest jej współwłaścicielem, ale jest marketingową twarzą tej federacji. Kilkoro z najpopularniejszych twórców komentarzy jest blisko związanych z Fame MMA. Walczyli tam lub byli współprowadzącymi konferencje i może im zależeć na zdyskredytowaniu ludzi kojarzonych z konkurencyjną galą, aby obniżyć jej dochód z pay per view i jeszcze polepszyć wyniki swojej gali, które i tak już są najlepsze w tej branży. To jest tylko taka moja hipoteza, może to wcale tak nie działać, lub twórcy, których mam na myśli, mogą podświadomie nie lubić ludzi z konkurencyjnej firmy i ich położenie może mieć tylko marginalny wpływ na stronniczość niosów o maliku. Wróćmy do nagrania z tego live'a. Jego wypowiedź może być traktowana jako groźba i zachęcanie do rozwiązywania konfliktów w ciemnej uliczce, co jest sprzeczne z wartościami promowanego przez niego Hilig, które służy wyjaśnieniu takich spraw w formie uczciwej sportowej rywalizacji w OKTAGONIE. Poza tym czyni go pierwszym podejrzanym, gdyby tym youtuberom naprawdę coś się stało. Po tej całej serii wpadek, Hailik wydał oświadczenie, w którym odcina się od jego zachowania i tłumaczy je jako zaplanowaną promocję mixtape'u Public Enemy. Malik chciał celowo być nielubiany w internecie, stać się faktycznym wrogiem publicznym, żeby wypromować mixtape o nazwie, które po polsku znaczy Wróg Publiczny. No co za wspaniałe zagranie. Narobienie faktycznych szkód miało być reklamą muzyki. Tak jakby nie można było nagrać jakiejś kontrowersyjnej reklamy w studio. Tam też można byłoby zorganizować scenerię przypominającą restaurację fast food i zatańczyć na ladzie. Do tego jakieś fajne kolorowe światła, ruch kamery, ujęcia z kilku stron i jeszcze maszyna do dymu ustawiona za ladą. Naprawdę dałobyś zrobić fajną reklamę mixtapeów w fikcyjnej scenarii i z pogróżkami kierowanymi do fikcyjnych postaci, które byłyby grane przez aktorów zamiast do twórców newsów o influencerach. Tak na pewno zrobiłyby duże wytwórnie muzyczne, którym zależy na dobrym wizerunku. Ale nie Malik. Może to dlatego, że potrzeba do tego pewien budżet, a Malikowi udało się zyskać duży rozgłos bardzo małym kosztem. Jedyny rekwizyt, jaki był potrzebny do nagrania jego reklamy, to tramki Chanel. No cóż, zobaczymy, jakie statystyki wykręci jego mixtape i czy te odklejki nie zniechęcą sponsorów gali Heilik. Tyle w tym odcinku. Tak wygląda aktualna lista wspierających, a w kolejnym odcinku mam zamiar przyjrzeć się zaskakująco szybkiej karierze pewnej modelki, która jest podejrzewana o kupienie followów na niespotykaną dotąd skalę. Do zobaczenia.